W ubiegłym tygodniu dyżurny sejnejskiej Policji otrzymał niecodzienne zgłoszenie. Na alarmowy numer 112 wydzwaniał wielokrotnie ten sam mężczyzna i kategorycznie żądał przysłania niebieskiej taksówki. Podczas ostatniej rozmowy z dyspozytorem Centrum Alarmowego zagroził, że jeśli radiowóz nie przyjedzie, to odbierze sobie życie. Policjanci z Sejn. Udali się pod wskazany w zgłoszeniu adres. Kiedy przyjechali do domu położonego w gminie Krasnopol, zastali w nim dwóch biesiadujących mężczyzn. Spotkanie było intensywnie zakrapiane alkoholem. Jak szybko ustalili mundurowi, to goszczący w domu trzydziestolatek żądał od nich przyjazdu. Obecnym na miejscu mundurowym tłumaczył, że nie mógł Dodzwonić się do taksówkarza, więc wpadł na pomysł, że to funkcjonariusze odwiozą go do domu. Jak wyjaśnił, nie miał zamiaru odebrania sobie życia. Uznał, że taki żart skłoni wreszcie policjantów do przybycia. Finał tego marnego żartu wcale zabawny nie jest, bowiem funkcjonariusze skądinąd słusznie uznali, że wezwano ich bezpodstawnie i w związku z tym skierują do sądu wniosek o ukaranie 30-latka. Sąd może w takim przypadku orzec karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywną sięgającą 1500 zł. Do tego może jeszcze zobowiązać sprawcę wykroczenia do zapłaty na wiązki w wysokości nawet tysiąca złotych. Innym wyczynem zabłysnął 26-letni Subałczanin. Tym razem do suwalskich policjantów trafiło zgłoszenie, że na osiedlu północ, na balkonie jednego z bloków, odbywa się kuriozalny spektakl. Funkcjonariusze pojechali na miejsce wskazane w zgłoszeniu i zobaczyli młodego mężczyznę, który na parking znajdujący się pod balkonami zrzucał różnego rodzaju przedmioty. Nie były to drobne rzeczy, wśród wyrzuconych różnych elementów wyposażenia domu była między innymi pufa. Efektem destrukcyjnej działalności młodego mężczyzny nie były jednak tylko zniszczenia domowych sprzętów na parkingu stały bowiem samochody, zniszczył ich aż sześć. Co istotne, mężczyzna ma już na swoim koncie nieco grzechów i w związku z tym za zniszczenie mienia odpowie w warunkach recydywy, a to oznacza, że zamiast określonej w kodeksie kary pięciu lat pozbawienia wolności może spędzić za kratami aż siedem i pół roku. Mężczyzna podczas zatrzymania był bardzo pobudzony, ale trzeźwy. Swoje zachowanie tłumaczył zdenerwowaniem, poinformowała policja. Troje właścicieli uszkodzonych samochodów oszacowało straty na ponad 7 tysięcy złotych. Pozostali pokrzywdzeni, nie zdecydowali się na złożenie wniosku o ściganie i ukaranie sprawcy.